Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z wyjątkową osobą, panią Anną Dymną, aktorką, założycielką i prezes Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. Witam i dziękuję, że udało się nam spotkać. Dzień dobry, cieplutko mamy dzisiaj. Strasznie. Trochę mam mózg zagotowany, nie wiem co będę mówić, ale mi wybaczcie, jakbym coś bredziła. To przejdźmy od standardowego pytania o pani dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało panią od rówieśników? Nie. Moja mama zawsze mówiła, Małgosia taka normalna jest, tak zawsze, słyszałam tak zawsze. A mój tata mówi, tak śliczna, ma dwie nogi aż do samej ziemi. Bo moi rodzice, czasem ktoś mówi, nie, jaką ma pani śliczną córeczkę. A moja mama zawsze mówi, ona taka dobra jest, taka normalna. Ja zawsze tak słyszałam, dla mnie to było zawsze najpiękniejsze, że Małgosia jest normalna. Skąd pomysł na to, co pani robi dzisiaj, szczególnie na fundację? Czy ja wiem? Wie pan co, nie wiem, bo ja myślę, że to jest bardzo złożona sprawa. Bo to polega wszystko na stosunku do życia i do ludzi, nie? Ja byłam zawsze tak wychowywana, jak wracałem do tego dzieciństwa, że przepraszam, jak się ktoś przewróci, to się go podnosi i to jest normalne. Jak ktoś jest głodny, to się mu daje połowę swojej bułki i to też jest normalne. I takie, to są normalne odruchy, jak oddychanie. Bo co to znaczy, że ojej, wielka, bo pomaga. No jak pomaga? No normalnie, no ktoś coś potrzebuje, to jak masz, to mu dajesz. I to było dla mnie zawsze normalne. I w związku z tym, jak zobaczyłam, jeszcze, ja myślę, że to jest na tyle złożone, że taki mam stosunek do rzeczywistości. Tak jak moja mama miała, jak mój tato miał i to było normalne. Teraz jestem aktorką, nie? Całe życie staram się zrozumieć drugiego człowieka. Znaczy, on mi nie jest obojętny. Bo po pierwsze mam bardzo takie bliskie kontakty z niezwykłymi, wrażliwymi artystami i z nimi pracuję, bo to jest praca zbiorowa. Ja nie jestem se sama, bo ja akurat monodramów nie lubię i nie robię. Ale jednak zawsze staram się wpływać i na widzów i muszę współpracować z moimi kolegami w bardzo dużym napięciu, co też uczy takiego kontaktu, uczy wczuwania się w sytuację drugiej osoby. Ale jak pracuję nad rolą, no to też muszę się zastanowić nad człowiekiem, nad jego kondycją, nad tym, dlaczego ta kobieta ma kompleksy, dlaczego zabiła, dlaczego jest nieszczęśliwa, czy ja całe życie przy pomocy wielkich artystów staram się zrozumieć sytuację jakiegoś człowieka. Ja myślę, że to doprowadziło do tego, że ja pewnego dnia stanęłam naprzeciwko człowieka, który ma ze sobą problemy i się okazało, że go rozumiem. To akurat byli ludzie niepełnosprawni intelektualnie, że ja bez słów rozumiem, co oni czują, co myślą, a ponieważ działa im się krzywda, to ja się nie zastanawiałam nad tym, więc dlatego ja niczego nie wymyślałam. Dlaczego im się dzieje krzywda, kto jest winien, bo jakby to nie jest moja sprawa, tylko czy ja im mogę pomóc. Gdybym ja, wie pan, to wymyślała i się zastanawiała, że co będzie, jak założę fundację, to bym ze strachu uciekła i bym w życiu tej fundacji nie założyła. A ja nie miałam czasu na zastanowienie. Trzeba było ratować ludzi, musiałam założyć fundację, żeby oni nie zauważyli, że są wyrzuceni gdzieś na obrzeża jakiejś rzeczywistości. I się to udało, tworzyłam warsztaty i potem się zaczęłam bać, a Jezu, a skąd ja wezmę pieniądze, a co? Ale dostałam pożytek publiczny. Moje role pracują na mnie, bo gdzieś tam ludzie znają mnie jako Anię Pawlaczkę, jako Marysię Wilczurówną. Także gdzieś tam jest coś takiego, że ludzie mnie darzą zaufaniem, bo kiedyś grałam takie role. I to się tak złożyło. I jak dostałam pożytek publiczny, oczywiście to nie jest tak, że ja coś dostaję za darmo. My ciężko pracujemy, teraz mamy około 60 pracowników fundacji, bo mam dwa ośrodki otwarte. Także to muszą być tam i lekarze, i terapeuci, i ten, także mam to. I robimy mnóstwo projektów. I to jest ciężka praca, ale dlaczego ja to zrobiłam? Kiedy ja to wymyśliłam? Ja tego nie wymyśliłam, to się samo wymyśliło. Jak się coś takiego zaczyna robić, to twoje życie w ogóle się zmienia. Jakość życia się zmienia, wszystko się zmienia. I nagle się okazuje, jak się tak musiałam analizować, bo ciągle mi ktoś zadaje pytanie, a dlaczego pani to robi? A po co pani to robi? Ja nie mogę na nic zwalić. Kiedyś byłam na takiej konferencji w Lublinie, to Janeczka Ochojska mówiła, no bo ja, prawda, jestem niepełnosprawna, dostałam kiedyś pomoc, teraz oddaję to. Małgosia Chmielewska mówiła, a to ona na Boga może wszystko spuścić, ma dobrze, nie? A ja nie mam żadnego wytłumaczenia. Wie pan, ja nie mogę, ja jestem tylko zwyczajną aktorką. Ja po prostu robię to, i najbardziej zadawala taka odpowiedź, że ja to z egoizmu robię dla siebie. A skąd właśnie ma pani tyle w sobie pozytywnej energii, tyle siły do działania? Robi pani tyle rzeczy na raz? A ja wiem. Ja myślę, że jestem taki wampir, co przede wszystkim z ludzi to wysysa. A poza tym ja mam cudowny zawód. Jestem bardzo zmęczona, bo troszeczkę jestem dobita tymi tragediami, z którymi się stykam.
codziennie. Wczoraj miałam nagrania programu Spotkajmy się, to jest trauma, mimo że super się rozmawia. Tylko, że jak się wraca i się jest samemu po tym i to wszystko przez ciebie przechodzi i ci coś pęka, to ja sobie idę do teatru i gram. I ciągle jeszcze pracuję, nie poszłam na emeryturę i gram w paru przedstawieniach. Zaczynam pracować nad nowym spektaklem i tam jest taki mój bezpieczny świat. Tam nie dzwonią mi komórki, tam nikt niczego ode mnie nie chce, ja tam pracuję nad rolą, mam super reżyserów. Co prawda teatr nowoczesny i ten współczesny troszeczkę mnie przerasta. Ja się nie ze wszystkim zgadzam, nie jestem w stanie sprostać tym wyzwaniom agresywnym różnym. Także mam czasem problem, ale jednak gram w paru przedstawieniach i sprawia mi to taką przyjemność. Ja na tej scenie jestem jak w najlepszym gabinecie psychoterapeutycznym. Ja mogę tam się wykrzyczeć, pobiegać z siekierą, pomordować. Tu w soli, tu w dymach, tu w czymś. I jeszcze mam taką satysfakcję, Boże, jeszcze raz się udało zagrać trylogię. No, także, że ja takie siły, ale siły biorę przede wszystkim z ludzi. A z tego, że lubię żyć. A czy ma Pani takie momenty, kiedy mówi sobie dość, chce powiedzieć sobie dość i jak, co mogła Pani poradzić widzom, jak sobie z tym radzić, jeśli dopada nas taki moment? Ja mam z tym problem, bo ja wiem o tym, że ja nigdy nie mogę powiedzieć dość. Jak się zakłada fundację i się zaczyna pomagać ludziom, to ja mam jakąś taką dziwną świadomość, że ich losy w moich rękach gdzieś tam są. Oczywiście nie chcę przeceniać swojej osoby, bo pewnego dnia odejdę i to dalej będzie prawdopodobnie hulało beze mnie. Mam taką straszną poczucie odpowiedzialności. I ja dlatego nigdy nie mówię sobie dość. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam, że mówię dość. Zresztą ja mam coś takiego, że ja jestem, wie pan, taki muł. Taki czołg. Taki, że jak coś robię, to robię. Jak otworzyłam salon poezji w 2002 roku w Krakowie, to mijają lata, różne są okresy. My co tydzień robimy spotkanie z poezją w Teatrze Słowackiego, to jest akurat jest foyer Teatru Słowackiego. Otworzyłam 40 innych takich salonów. Teraz jadę do Piły, gdzieś pod Opole, otwieram następne. I ja jestem jak muł. A to polega na tym, że ja to po prostu lubię. Oczywiście, że szlak mnie trafia, jak muszę w niedzielę zamiast jechać na rower i wreszcie być człowiekiem i odpocząć, malować rzęsy i lecieć do salonu, ale jak już tam siedzę, jak koledzy czytają wiersze, to jest taka radość i mnie to cieszy. Uwielbiam robić te scenariusze, wertować te książki. I to jest na przykład coś, co mi daje siły, mimo że to też jest robota, nie? To jest taka przyjemność, to jest taka moja pasja. Teatr jest moją pracą i z tego żyję. Fundacja to jest moje wszystko, no po prostu w tej chwili. I to jest najtrudniejsza praca, bo tam rzeczywiście się stykam z rzeczami, które mnie przerastają. Poza tym trzeba się poznać, jak się ma fundację, to się poznaje różne mechanizmy, które rządzą naszym światem. One są bardzo przykre czasami, niezrozumiałe, często się zmieniają. To jest strasznie trudna szkoła życia. I tylko dlatego trzeba znać priorytety, trzeba wiedzieć, co się robi, po co się robi, w jakim idzie się kierunku i nie można nikomu się, ani się z nikim ścigać, ani niczego zmieniać, po prostu trzeba być takim mułem, takim czymś takim syzyfem i nie można się dać zniechęcić, a nasza rzeczywistość zniechęca. Wracając do Pani aktorstwa, czy dzisiaj tak samo ciężko albo łatwo jest zostać aktorem i co, na co powinien zwrócić młody człowiek, jeśli chciałby się rozwijać w tym kierunku? No ja uczę w szkole teatralnej, więc wszystko wiem, nie? Tylko o innej stronie jestem. Tu się nic nie zmieniło chyba. Znaczy ja myślę, że w tej chwili w ogóle są trudniejsze czasy dla młodych ludzi, dlatego że są trudniejsze wybory, bo jest dużo więcej atrakcji naokoło. Jak ja żyłam w ciemnej komunie, to było jedno, jedyne światełko i tam się do tego szło. Jak byłam w szkole teatralnej i pracowałam z reżyserami, oglądałam filmy, których inni nie oglądali i byłam w innym, lepszym świecie. Bo jednak ten świat, Pan go nie zna i całe szczęście. Ja go znam z najgorszej strony, tej okrutnej. Jak ktoś mówi komuno wróć, to mi się chce płakać. Dlatego były czasy niestety takiego zniewolenia. Straszne, ja to niestety przeżyłam, ale o tym nie mówię, bo nie nienawidzę kombatanctwa. Natomiast myśmy byli szczęśliwi i łatwe były te wybory. Myśmy byli wybrańcami losu, a potem jak ja byłam w Starym Teatrze aktorką, gdzie ludzie przychodzili jak do świątyni, do tego teatru, gdzie myśmy przemycali prawdę, nie? Bijące źródełko prawdy w Starym Teatrze. I to był, tak mówiło się, jeden z najlepszych teatrów w Europie. Byłam szczęśliwa, a w tej chwili jest tak, że tak, młodzi ludzie mają strasznie dużo wyborów. Świat jest otwarty.
I to jest tak, że w ogóle kiedyś było tak, że jak kończyło się szkołę teatralną, to już dyrektorzy jak sępy czekały na tych najzdolniejszych, oglądali dyplomy i angażowali mnie. Przyszedł dyrektor i powiedział, no dziecko, czekamy na ciebie w teatrze, bo już tam kiedyś grałam w tym starym i mnie po prostu zaangażował do tego teatru. A teraz jest tak, że fantastyczni młodzi ludzie kończą szkoły i właściwie nie wiedzą, czego chcą. No bo mogliby pójść na prowincję do teatru i niektórzy idą, bo są prawdziwymi pasjonatami, czy mają szczęście, że się dostaną do teatru. I niektórzy nie wiedzą, co chcą, bo właściwie najchętniej by zrobili karierę filmową. Mają agentów, idą na castingi, chodzą. Mnie bardzo wielu tak, niektórzy zmieniają zawód, w ogóle nie są aktorami. Ale ja widzę, że im jest trudniej wybrać. I trudniej im wybrać. Jest dużo więcej jakby możliwości. I jak czasem się tak patrzę, ja nie mam nic przeciwko serialom. Tylko jak ja widzę taką zdolną dziewczynę, wypuszczam, która powinna grać Julię, Ofelię i w ogóle wszystko, co ja grywałam, jak byłam w jej wieku. A ona idzie do jakiegoś serialu i tam bardzo ładnie gra. I tak wpada w to, i tak wsiąka. I tak się zdarza. To sobie myślę, Boże, ile jej umknęło przez to, ale wie pan, to jest strasznie trudne. Przecież ludzie nie mają, aktorzy, z czego żyć. Wie pan, jakie my mamy pensje w teatrach? Naprawdę marne. Jak trzeba kochać ten zawód, żeby nie iść do filmu, do serialu? Ale jednak tacy ludzie są. I studenci są zawsze tacy sami. Jedni są pasjonaci, pali im się i chcą być aktorami w teatrze. I są tacy, i są tymi aktorami, i są wybitnymi aktorami. Są tacy, którzy mówią, wie pani, teatr mnie to nie, tam gdzie ja będę do teatru chodził, tego. Ja tak czasem z nimi rozmawiam. Ja zrobię jakąś reklamkę, pyknę, ale to rozmawiam z tymi, którzy zdają do szkoły. Takie są, takie, tu pyknę reklamkę, jakiś serialik bym se zrobił. A kto te? Pani, to ja będę grał, jakbym se na narty pojechał do Zakopanego w sobotę, to ja na spektak będę, czy w niedzielę, nie? I na przykład idą zdawać do szkoły tacy ludzie, tak to traktują. Ale są tacy, którzy by życie oddali. I to się nigdy nie zmieniło. Rzeczywiście są tacy, którzy mają takie iskry i się im pali. A w ogóle pasje są najważniejsze i ci pasjonaci zawsze wygrywają. Słyszałem teraz trochę w drugą stronę o pani ciekawej historii odnośnie naszej klasy i założeniu konta, po czym po założeniu konta pojawiły się negatywne komentarze. Jak udało się pani z tym poradzić i jak dzisiaj młodzi mogą sobie radzić przez te media, właśnie przez internet? Często jak coś jest dobrego albo fajnego, to od razu trafiamy na falę krytyki. Jak się temu nie dać? Ja szczęśliwa jestem, bo ja nie miałam czasu tego nigdy czytać, ale kiedyś miałam wolne popołudnie i postanowiłam zobaczyć, co oni tam piszą. No i tam ja wpisywałam informacje. Napisałam 3 informacje, bardzo szybko, żeby ktoś, kto mi czyścił te najgorsze, hejty to się nazywają, żeby tego nie zdążył wyczyścić. I rzeczywiście byłam przerażona. Ale 99% było pozytywnych, z czego połowa były egzaltowane i takie, co to właściwie, no nie wiem, od chorych ludzi. Większość było, 30% było fantastycznych, naprawdę mądrych, co mi dawało dużo, że przeczytałam. No i ten 1% to było po prostu, nie da się tego powtórzyć publicznie. Napisałam zresztą temu komuś, że jeżeli mu to sprawia jakąkolwiek ulgę, że tak pisze, to niech pisze. Że ja się zetknęłam ze wszystkim już w życiu. Wszystkie słowa znam i to lepsze niż on, bo z Kucem pracowałam. A Kazio Kuc jest mistrzem i nauczył mnie wielu rzeczy. Ale również znam słowa brzydkie dzięki niemu. W takich cudownych, poetyckich splotach. I potem sobie właśnie, wie pan, zastanawiałam się, jakie to jest smutne, że siedzi taki człowiek, który mnie w ogóle nie zna przecież. Gdzieś sam. Nie ma z kim pogadać. Na pewno coś mu musi go uwierać gdzieś. Musi mieć jakieś kompleksy. Musi być przez kogoś skrzywdzony może, że on siedzi i tak pluje. I to plucie mu, że mu coś pomaga. To jest coś takiego, że ten internet też spełnia taką funkcję gabinetu terapeutycznego. Nie? Jak te terapeuci mówią, weź pani tu talerze i rozwal, albo bij mnie, albo coś, żeby... No takie są różne metody. To ten internet coś takiego jednak też taką funkcję spełnia. Wie pan, gdybym ja miała brać pod uwagę to, co ludzie o mnie mówią, a oni i tak dobrze mówią gdzieś tam. Ale czasami jak dostanę taki anonim czy coś, wszyscy takie dostają, to właściwie powinnam się iść powiesić. Ja tego nie biorę po prostu do siebie. Oczywiście biorę to
w większości nie czytam w ogóle, bo wiadomo, że jak gdziekolwiek się pojawię czy coś, to od razu jest tam jakieś złośliwości, czasem są popisane. I tak bardzo dziękuję, że właściwie specjalnie nie ma takich ataków na mnie. Znaczy, jak ktoś chce, to niech mnie atakuje. We mnie łatwo walić, bo jest duża powierzchnia. A poza tym ludzie okropnie nienawidzą teraz niektórzy uśmiechniętych ludzi, którzy mówią, że są szczęśliwi. To ja od razu ich pocieszam, że ja bym mogła mówić odwrotnie. I też by to była prawda. Ja bym mogła zamienić się w kłębek narzekającej, wściekłej baby, bo mam też do tego powody. Natomiast ja wiem o tym, że ja jestem szczęśliwa, że mimo różnych rzeczy, które przeżyłam, jeszcze ciągle jestem, ciągle żyję, ciągle mogę mówić. Pan mnie chce słuchać na przykład, znaczy ty mnie chcesz słuchać. I to jest po prostu dla mnie niezwykłe. To warto żyć po prostu. Ja czasami dostaję, poza tym mam tych podopiecznych, ja czasami od nich dostaję takiego SMS-a albo takiego maila, że sobie myślę, Boże Święty, czy ja sobie zasłużyłam, to warto żyć, że komuś się pomogło, że ktoś tak to docenił. A jak jest Dzień Matki i mi setki ludzi piszą, mamo, kochana, bo ty jesteś dla mnie matką, to sobie myślę i to mi daje taką siłę, że sobie myślę, ludzi to musi denerwować, jak ktoś jest samotny, jak mu się w życiu nie udaje, jak nie umie się otworzyć do innych, jak jest pozbawiony przyjaciół, to on musi nienawidzić takiej grubej baby, co chodzi i mówi, że życie jest piękne, że się budzisz i słoneczko świeci i to się cieszysz, a deszczyk też się cieszysz. To jest prawda. Ja, słuchajcie, ciężką pracą to wypracowałam, żeby nie reagować na coś, co jest złe, agresją, żeby wziąć oddech, żeby przeczekać. Ja w ogóle coś takiego, jak się prowadzi fundację, przecież czasami ktoś coś takiego mówi, że masz ochotę tak go walnąć w łeb, żeby się przewrócił, żeby zamilkł. Ale ja wiem o tym, że agresja budzi agresję i że jeżeli ja go walnę, to on mnie zabije, bo on jest silniejszy. W związku z tym ja się tylko patrzę i w ogóle nie reaguję. A poza tym całe życie pamiętam Wiesiu Dymny, jak byłam początkującą młodą aktorką, mi mówił, Ania, jak ci się uda być znaną aktorką, to zobaczysz, co ludzie będą o tobie mówić. Mimo, że wtedy nie było internetu, bo to były lata 70. Hejtów niczego. I mówi, ty zawsze mów tak? Nie wiedziałam. I niczego nie komentuj. Nigdy niczego. I rzeczywiście to jest coś takiego, że ludzie, ale ja nawet się spotykam z czymś takim, co nie wypływa ze złej woli, czy z tego, że mnie nie lubią, tylko na przykład niech pan sobie wyobrazi, jaki ludzie doznają szoku, jak teraz szedł Janosik, teraz jak byłam, to szedł Janosik, idzie Znachor. I teraz jak idzie Znachor i tam chodzi tylko Ania Dymna, taką, tam coś, tam, dziadku, nie tego. A teraz jestem, jaka jestem. No minęły, mam 64 lata i teraz człowiek mnie widział tam i mi nagle widzi, mówi, Jezus Maria, co się z panią stało? Ale pani się gruba zrobiła. Ja wiem o tym, że to nie jest nic złośliwego, po prostu to nawet z życzliwości, tylko sobie myślę, człowieku, jakbyś ty wiedział, co ty do mnie mówisz, przecież ja kobieta jestem. Ale ja się dawno z tym pogodziłam, bo pewnych rzeczy się nie zmieni, czasu się nie zatrzyma. Z diabłem nawet jakbym cyrograf podpisała, to i tak wiemy, jak się to kończy. Nie da się, nie znam diabła poza tym.